Cizzy Mike Productions prezentuje Minecrafcik Relaksik. Z DJ-em Poloneśka. Witam wszystkich oglądających mój film. Więc stwórzmy nowy świat w Minecrafcie. A podczas gdy się będzie tworzył, opowiem wam troszeczkę o sobie. Czemu by nie? Więc mieszkam nie w Polsce, a widzicie, nie mieszkam w Polsce. Jestem fajny. Nie, no żartuję. Z tym, że jestem fajny, bo nie, naprawdę chciałbym mieszkać w Polsce, ale niestety nie mieszkam, bo mi się gra zlagowała. Nie, żartuję. Nie mieszkam, bo po prostu rodzice przyjechali do Grecji, żeby zdobyć pieniążki. Okej, boli ich. O, jest, gra wróciła. A dobrze, już myślałem, że zachodzi słońce. Więc, mieszkam w Grecji, na wyspie zwanej Mykonos, która jest nawet fajna, jeśli chodzi o wakacje. Bo żyć tutaj to nie polecam nikomu. Ciekaw jestem, czy odgłosów z gry. Nie słyszę. Zobaczę na filmiku, czy się może. No może przynajmniej na filmiku będzie słychać. Nie wiem, przecież ja mam tutaj. Sound off! O, od razu lepiej. Może troszeczkę przyciszę i włączę też troszeczkę muzyczkę Minecrafta. Nie 50. A, 52. 47. To są ładne liczby. Trzeba będzie zobaczyć tę wełnę. Więc kontynuując, mieszkam właśnie na tej wyspie, na której ludzie no, nie są zbyt mili dla obcokrajowców. A, jeszcze dodam, że tak, jestem Polakiem. Z tego powodu też nazywam się DJ Poloneśka. Co dokładnie, nie wiem co to znaczy, ale taki Rusek mnie tak przezywał. Poloneśka mnie przezywał. I chyba przez to, że mam długie włosy, to chodziło, że Polka, że jestem Polką, ale to jest, nie wiem, ale dodałem DJ i fajnie to brzmi, DJ Poloneśka, więc fajnie to brzmi. Jestem też patriotą, dlatego też wybrałem DJ Poloneśka. Nie to, że nie wiem, jestem jakimś superfanatykiem, że powiedzmy, jeśli Polska przegra mecz, czy tam wygra, to zaraz pójdę na ulicę się bić, albo że coś w tym stylu, nie wiem. Nie wiem, jaki jeszcze może być inny przykład, ale nie jestem fanatykiem, tylko patriotą. Kocham Polskę. Chociaż w niej nie mieszkam, ale mam zamiar się przeprowadzić. A, dobrze, zrobiłem kilo. Mam zamiar się przeprowadzić. Będę jechał już na studia. A, jeszcze mój wiek, pewnie jesteście ciekawi. Mam lat 16. Tak, i chodzę teraz do drugiej liceum. Mhm. Tutaj w Grecji się jedzie rok wcześniej do szkoły niż w Polsce. Więc skończę wcześniej szkołę, ha. Potrzebuję około 16 kabla, żeby zrobić wszystko, co mi jest potrzebne. A, w 18 też może być. Ogólnie to ja już tak właściwie nagrywałem wcześniej filmiki, ale nie wrzucałem ich na YouTube. Wstydzę się.
Ja jestem wstydliwy. Trocieczkę. Upsi. Ups, no tylko jeszcze zróbmy sobie mieczko. Mieczek. I mi nie starczy na wszystko. Brakuje mi jednego kobla. Brakuje mi jednego kobla do zrobienia motyki i piecyka. A więc tu właśnie weźmiemy sobie węgiel. Stąd. Kopiemy węgiel. Nie wrzucałem, bo się wstydziłem troszeczkę, ale teraz ten filmik już się. O, czekaj. Już się znajdzie na YouTube. Nie ma, jak nie spróbuję, to. Będzie jak dupa. A ja chcę spróbować, ja chcę nagrać filmiki, tylko się trochę wstydzę. Wrzucić ten filmik, po pierwsze. A po drugie, nie wiem, wolałbym z kimś nagrywać. Jest dużo przyjemniej, zamiast żebym gadał cały czas do siebie, tak właściwie do was, ale was tutaj nie ma. Nie wiem, ile was jest, pewnie jedna osoba pewnie mnie ogląda i robi z siebie idiotę, więc do kilku. Niepotrzebnie biegam. Właściwie to jeszcze wrócę tam do tego cave'a. Spróbuję znaleźć jakieś meta, jakieś żelazko, nawet jakieś żelazko. Żelazko, jaskinie. Aha. A, fajny skin, nie? Jaka jest idea tego skinu? Więc tak. Na słuchawkach, o ile mam nadzieję, że widać, że to są słuchawki. Na słuchawkach mam polską flagę, jak mówiłem, jestem patriotą. Jestem DJ Poloneśka. Jak widać, jestem calusi zielony, mam uśmiech bardzo fajny. Ale mam fajny uśmiech. Z językiem na zewnątrz. Oczy mam takie dziwne jakieś. Ale mi się bardzo. Nie wiem, jak rysowałem tego skina, to jakoś tak fajnie to wygląda. Mi się podoba. I tak, wyglądam troszeczkę jak żaba. Szczerze mówiąc, z tym jazorem na zewnątrz, z tym skórą w ogóle. Więc jestem taką żabą w jeansach. Yeah! Mam nadzieję, że nie jestem jedynym, który to widzi tego skina jako żabę, bo byłbym świrem chyba. Jeśli byłbym jedyny, który to widzi. Aha, spoko. O, muzyczka na karcie. O nie, znowu zero. Nie lubię zary piątek. Nie lubię okrągłych liczb. Wolę jedynkę, dwójkę, trójkę. O, trójka to moja ulubiona liczba. Ulubiona cyfra. Żelazo. Żelazo nie miada. Też was kocham. Mam boss. Toli, 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 toli. Dobra, spoko, wiem jak to wygląda. Dobra, dobra. Nie, ja tego już nie zrobię. Że nie spojrzałem na czas podczas gdy nagrywałem, a mam limit czasowy na YouTube, to odcinek się skończy jak będzie zachodzić słońce, więc skończy się odcinek, bo mało ambitnie, bo niczego jak na razie nie zrobiłem, a nie zapowiada się, żebym coś zrobił.
A teraz tak. Ludzie, którzy wspierają Greenpeace, kochają zwierzęta. O, znikło. Kochają zwierzęta, nie lubią patrzeć na przemoc i tak dalej, i są poniżej 18 lat. Dobra, poniżej 16. Niech zamkną teraz oczy. Ała, 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 ała. Z Greenpeace'u się pająk pojawił. Dobrze, już możecie otworzyć oczy. Czekaj, ile mam tego? No dobra, wystarczy mi tego metalu na razie. Elo. Tak, na zombie możecie patrzeć, jak mówię. Bo to są złe zombie. Chcą mnie pobić, chcą mnie zacznę. Niech ja tu zombie. O, shit, nie. Dobra, jeszcze z... No, dobra. Jeszcze zdążę zrobić... Tak, bo nie być zrobić. Dobrze, jest. Dawaj, zdążę. Okej, koble będziemy przepalić. Szybciej. Ha! Wiedziałem. Nie, czekaj, potrzebę drugie metal jeszcze. Jeden nieobecny. Dobra, tutaj też. Aha! W ogóle 1-4 ma pewne dźwięki. A co? Jak fajnie! Fajne rozgłosy, nożyczek. A w ogóle fajnie zaczynam nagrywanie na YouTube w Halloween, okej. To nic nie znaczy, ludzie. Nie, to nie, nic nie znaczy. Ha, nie, nie jestem straszny. Nie. Jak sam tytuł. Tytuł? Nie, nazwa. Nazwa Let's Play wskazuje, nie jestem jakiś makabryczny czy coś. To jest Minecraft czy relaksik. A więc tak. Na razie się tutaj zakłapię. No nie! Czekaj. Tu! Shit, gdzie jest? A, ty. Aha. A więc. Sobie szybko łóżko. Szybko. Bo mamy limit czasowy. I do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye. A więc, odcinek już dobiegł końca. No cóż, tak już jest. Jeśli się wam filmik spodobał, naciśnijcie łapkę w górę. Jeśli wam się nie spodobał, łapkę w dół. Jeśli chcecie być na bieżąco, naciśnijcie subskrybuj. Jeśli chcecie mi coś powiedzieć, skomentujcie po prostu filmik. A więc to tyle. Do widzenia. Peace.